pomocą łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką, niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku Męce Chrystusowej. W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy pogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi, ze lżywości, temuż Panu za nas bolejącemu ofiarujemy za Kościół Święty Katolicki, za najwyższego pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania. Żal duszę ściska,
z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie. Następnego dnia Jan stał ponownie, a wraz z nim dwóch jego uczniów, a gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: oto Baranek Boży. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za nim, zapytał ich: czego szukacie? Oni rzekli: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i w tym dniu pozostali u niego. Działo się to około godziny 10. Jednym z tych, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swojego brata Szymona i oznajmił mu: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadzili go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz nosił imię Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Kochani, w tym drugim dniu rekolekcji trwamy w odnajdywaniu prawdziwego oblicza Boga. Boga, który jest niczym innym jak miłością. I to jest najważniejsze prawo życia chrześcijańskiego. Nawet dekalog, który jest absolutnie ważnym elementem naszej wiary, nawet 8 błogosławieństw, które jest cudownym rozwinięciem dekalogu i nowym spojrzeniem na życie, na moralność, jest tak istotnym jak prawo, które mówi, że Bóg jest miłością i że Bóg kocha. I tego Boga chcemy odkryć, tego Boga chcemy dotknąć, bo jeżeli w życiu nie odkryjemy Boga, który jest miłością, jeżeli w życiu nie doświadczymy choć odrobinę tego, że ten Pan Bóg nie jest jakimś, nie wiem, tylko i wyłącznie mitem, czy wyobrażeniem, czy nakazem, czy zakazem, czy jeszcze nie wiem czym, wszystkim innym, ale nie odkryjemy, że On jest miłością, nie doświadczymy Go jakoś w swoim życiu, to albo odejdziemy tak jak ten syn z dzisiejszej Ewangelii, ten pierwszy syn, ten młodszy syn, który uśmiercił ojca za życia, albo też nie będziemy mieć odwagi i będziemy trwać przy tym ojcu, ale trochę na zasadzie takiej: muszę, nie mam odwagi, tak jak ten drugi syn. Prawdopodobnie nie miał odwagi, żeby odejść od ojca, ale nie był wolny. On ciągle w takiej postawie trochę niewolniczej. Kochani, że my potrzebujemy tej miłości, to jest absolutnie fakt empirycznie sprawdzalny. Jest choroba, która jest wywoływana brakiem miłości. Jako kleryk kiedyś uczestniczyliśmy w takich praktykach duszpasterskich różnych. Jedną z form takich praktyk duszpasterskich było odwiedzanie domów dziecka. Chodziliśmy z posługą, zabieraliśmy te dzieci z domu dziecka na mszę świętą, no potem spędzaliśmy z nimi czas. To były dzieci przeróżne, od kilku do kilkunastu lat. I objaw choroby na miłość, która się nazywa chorobą sierocą. Te dzieci, które tak się tylko kiwały i w pewnym momencie absolutnie traciły kontakt z rzeczywistością, choroba na miłość. Ale my jako dorośli, jako dzieci, wszyscy chcemy doświadczać miłości. Wszyscy chcemy
być kochani, kochać. Tragedię przeżywa niejedna dziewczyna, której według tego powiedzenia młodość mija, a ja niczyja. Tragedie przeżywamy wewnętrzne, gdy niby w małżeństwo jest, niby jest wszystko, ale takie osamotnienie emocjonalne, taki brak bliskości, taki brak głębszej relacji. Bo kochani, jeżeli nie odkryjemy, znowu wracamy do początku, że Bóg jest źródłem miłości, a miłość to jest dzielenie się, to nie jest zamknięcie się w takim egoizmie, że to ja i tylko ja jestem najważniejszy. Bo jeżeli ja się tak mnie jest łatwiej się zamknąć. Znaczy nie, że nie będę do was mówił, tylko zamknąć się, bo ja żyję praktycznie sam. Księża żyjemy sami, owszem, żyjemy sami, ale nie dla siebie. To jest ważne. Ale w rodzinie jest też niestety niebezpieczeństwo, że się wyzamykamy i nie będziemy dzielić się bliskością, nie będziemy się dzielić miłością, nie będziemy się dzielić prawdą ze sobą, tylko będziemy przed sobą nawzajem udawać i wtedy również będziemy chorzy na miłość. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj na tym nabożeństwie gorzkich żali odkryli, w jaki sposób Jezus kochał szczególną osobę. I w jaki sposób, patrząc na miłość do tej osoby, my możemy się taką miłością dzielić. Bo Pan Bóg, to co powiedziałem, nie chce nas zamykać. Absolutnie chce, żebyśmy byli otwarci na drugiego człowieka. Kochani, zauważmy, że to dzisiaj świat chce człowieka zatomizować, żebyśmy byli jednostkami absolutnie niepowiązanymi ze sobą. Ta cała chociażby edukacja seksualna, która się dzieje dookoła nas, to jest trochę na zasadzie uczenie okazywania miłości fizycznej, ale bez zaangażowania. Co to znaczy? To znaczy, że okazywanie miłości fizycznej egoisty. A egoistą jest super łatwo manipulować. Super cudownie jest, bo jeżeli uderzy się tylko w pragnienia, w popędy, w takie rzeczy, które my mamy i każdy to ma, ja też takie mam. Tylko Pan Bóg dał człowiekowi w tym wszystkim rozum, żeby ten rozum formował, kształtował te wszystkie nasze instynkty, które w nas też są. I kochani, żebyśmy się umieli dzielić tą miłością. Tą osobą, o której wspomniałem, to jest święty Piotr. Dla mnie to jest kapitalny święty. Nie dlatego, że to był pierwszy papież. Chociaż też, ale jako pierwszy papież to naprawdę święty Piotr to... Pamiętacie tą scenę, jak święty Piotr, burza na jeziorze, czy apostołowie płyną sobie łodzią, w pewnym momencie widzą zjawę, że to Jezus. No i święty Piotr idzie po tym jeziorze, pewny, dumny siebie i tak dalej. W pewnym momencie traci wiarę, wszyscy się patrzą, a pierwszy papież się topi, bo mu zabrakło wiary. Pamiętamy tą scenę, kiedy święty Piotr się zaparł. On się nie musiał zapierać. Musiał ktoś zdradzić Jezusa. Pokazać, doprowadzić. Piotr nie musiał wcale. Dlatego chcę pokazać, że ten Piotr jest taką osobą absolutnie z krwi i kości jak my. Ta pierwsza scena, pierwszy fragment Ewangelii, który przeczytałem, to jest fragment powołania pierwszych uczniów. Sytuacja dzieje się nad Jordanem, tam Jan Chrzciciel chrzci z wody, jest to chrzest nawrócenia, ale chciałbym zauważyć na jedną ważną rzecz. Tu nigdzie nie ma Piotra. To jest coś takiego, jak przyjeżdża Jan Paweł II do Polski, wszyscy, ja pamiętam spotkanie Janem Pawłem II w 92, pierwszym roku, przepraszam, na Błoniach w Rzeszowie. Wszyscy, kto się rusza, kto żyw, na spotkanie pod dzisiejszą katedrę.
A święty Piotr by nie poszedł, bo go to wszystko zupełnie nie interesowało w tym momencie. Popatrzmy, kochani, Piotr dopiero idzie, bo go przyciągnęli do Jezusa. Jego brat go przyciągnął, Andrzej. Piotr nie jest jakimś fanatykiem religijnym. Piotr nie jest jakimś bardzo religijnym człowiekiem w tym momencie. Piotr nie ma takich pragnień nawet. On był biznesmenem. Miał swoje przedsiębiorstwo rybackie i łowił ryby. I tyle. I tym się zajmował w tym momencie, w którym na scenę wchodzi właśnie Jezus i na scenę wchodzi święty Piotr. I kiedy przyprowadzili Piotra, jeszcze wtedy Szymona, do Jezusa, Jezus robi kapitalną rzecz. Dla nas może to jest nie do końca zrozumiałe, ale Jezus mówi, zwraca się do Szymona po imieniu. Dla nas to jest proste. Jest sąsiad, jest ktoś tam, my się zwracamy po imieniu. Zresztą taka jest kultura na przykład na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych. Tamtego przedrostka per miss czy mister to się bardzo rzadko używa. Generalnie od razu wszyscy walą po imieniu. Natomiast w rozumieniu Starego Testamentu, jeżeli ktoś znał imię, to znaczy, że znał całą istotę. To znał całego człowieka. I Jezus, mówiąc to do Piotra, ty jesteś Szymon, mówi do Piotra, Piotrze, mówi do Szymona, Szymuś, ja wiem, kto ty jesteś. Ja wiem, że cię to nie interesuje. Ja wiem, że w tym momencie masz niewiele wspólnego nawet pewnie z Panem Bogiem. Ja wiem, że masz ważniejsze sprawy. Ja wiem, że ty wszystkiego od razu nie będziesz rozumiał. Ja wiem, że ty się mnie zaprzesz. Ja to wszystko, Piotr, Szymonie, wiem. Ale to, co robi Jezus dalej. Ty jesteś Szymon, ale od tego momentu będziesz nazywał się Piotr. Kochani, mówiąc o miłości Pana Boga do mnie i do ciebie, trzeba powiedzieć prostą rzecz. Bóg nas zna. I nie musimy kombinować, udawać przed Bogiem kogoś, kim nie jesteśmy. Bo my tak często kombinujemy i udajemy. Ktoś kiedyś powiedział, że przeciętny człowiek kłamie 60 razy w ciągu dnia. Nie wiem, jak oni to obliczyli, ale potem się tak zastanawiałem, czy my tak czasem nie mamy. No bo popatrzcie, idziemy do pracy, spotykam szefa, a witam szefa, jak dobrze, co tam u szefa słychać. A w sercu sobie myślisz, ty gadzie jeden, ty, znowu będziesz mnie uciskał. Widzisz koleżankę, o cześć, jaką masz piękną sukienkę. Gdzieś ty to takie bardziej nie kupiła, ty. Albo też mi. I możemy sobie, i tak tworzymy sobie. Nie wiem, być może nam się tyle uzbiera. Albo ubieramy maski. Inna maska przed mamą, inna maska przed babcią, zwłaszcza przed babcią, jak chce się wysępić z babciomatu kasę, nie? Babunia to jest wtedy jedyna i niepowtarzalna. Nie? Inna przed szefową, a przed proboszczem to zupełnie, a tu jest proboszcz, przed proboszczem to zupełnie inna maska. I tak ubieramy różne maski i maseczki. I gramy różne role. A Jezus chce powiedzieć, nie, bądź autentyczny. Mów o tym, Boże, w tym momencie kiepsko jest ze mną. Mam braki w przeżywaniu wiary, mam inne ważne rzeczy, ale mów o tym. Szczerze przed Bogiem stawajmy w prawdzie, nie kombinujmy, że Boże, miłosierny, tak, Pan Bóg jest miłosierny, ale Pan Bóg też zaprasza do prawdy, bo prawda wyzwala. Kiedy wspomniane wczoraj przeze mnie André Frossard zadał Janowi Pawłowi pytanie, gdybyś Ojcze Święty miał streścić jednym zdaniem całą Ewangelię, to jakie by to było zdanie? I wtedy Jan Paweł II powiedział właśnie to. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Bóg nas zna.
Bóg nas zna lepiej niż my sami. Kochani, nie wiem, czy wy tak macie, ale czasem ja tak mam. Że coś zrobię, a potem się walnę w ten mój głupi łeb, przepraszam, i się zastanawiam, czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to, na przykład, ja czasem za szybko mówię niż myślę. Zdarza mi się tak, no. I potem, Boże, po co ja to powiedziałem? No, widzę, że sytuacja potem, potem się muszę tłumaczyć, że ja nie chciałem, że przepraszam i tak dalej. Pan Bóg nas bardziej zna niż my sami. Naprawdę. I bądźmy, jeżeli chcemy doświadczyć Bożej miłości przed Panem Bogiem, to mówmy prawdę przed Bogiem. Żyjmy w prawdzie przed Bogiem. Nie kombinujmy, nie udajmy. Druga scena, to jest pierwsza scena z powołania Piotra. Natomiast, kochani, Piotr nie był powołany przez Jezusa tylko jeden raz. To nie było tak, że Andrzej przyprowadził Piotra, Szymona Piotra do Jezusa, ten mu zmienił imię i już jest wszystko w porządku. Już jest Piotruś nawrócony, cudowny, rewelacyjny, fantastyczny. Nie było tak. Druga scena z powołania Piotra to jest nad Jeziorem Galilejskim, kiedy wychodzą łowić ryby. Pamiętamy tę scenę, mam nadzieję. No nie chcę jej czytać, bo ona jest długa, więc ja długo mówię, by jeszcze dłużej było. Także chcę was przed północą wypuścić. Jezus, przepraszam, a wspomniałem, że Piotr był biznesmenem, miał firmę rybacką. Całą noc łowili i na pech chciał w tym dniu, w tej nocy w zasadzie, nie złowili nic. No można sobie wyobrazić taką sytuację, że my się o coś staramy tak bardzo, bardzo mocno w naszym życiu, a nic z tego nie wychodzi. Jak my się wtedy czujemy, co my wtedy przeżywamy, to jest ważne. Zniechęcenie, znużenie, zmęczenie, czasem doprowadzamy siebie samych do rozpaczy. W takiej sytuacji jest Piotr. I w tym momencie, kiedy po całym połowie ryb, których nie złowili, przychodzi Jezus, Jezus mówi do świętego Piotra: Piotrze, chcę, żeby twoja łódka wypłynęła kawałeczek, bo ja będę nauczał. No i Jezus naucza, tam ileś tam godzin naucza, ale to nie jest najważniejsze, co naucza, bo nie jest nawet to odnotowane, o czym mówił Jezus. Najważniejsze jest właśnie ta relacja z Piotrem. Jak skończył nauczać, to mówi do Szymona Piotra: Piotrze, zarzuć sieć w jezioro. Wypłyń na głębie, to jest ważne, wypłyń na głębie i zarzuć sieć w jezioro. Kochani, ja nie wiem, jak wy, ale ja jakbym całą noc łowił i potem by mi ktoś przyszedł i powiedział: słuchaj gościu, wypłyń na głębie i zarzuć sieć w jezioro, dla mnie to by było trochę problematyczne. Dlaczego? Każdy rybak wie, ważne jest jeszcze to, że jak Jezus mówi mu zarzuć sieć w jezioro, na głębie i tak dalej, to jest około godziny 12 w południe. Każdy rybak wie, każdy wędkarz wie, że łowi się albo w nocy, albo nad ranem. Wtedy najlepiej. I nie łowi się na głębi, tylko przy brzegu. Dlatego, że ryby mają żer przy brzegu. I Jezus wychodzi do Piotra, który jest umęczony, umordowany, jest zniechęcony, przeżywa różne pewnie stany emocjonalne i mówi do Piotra: wypłyń na głębie i zarzuć sieć. Piotr pewnie w pewnym momencie całą noc żeśmy łowili, ale widocznie wtedy spotkał się ze wzrokiem Jezusa i: dobrze, Panie, zarzucę sieć. I w tym momencie, kiedy zarzucił sieć, pamiętamy tą scenę, tych ryb było tak mnóstwo, że nie byli w stanie wyciągnąć w jednej, nie były w stanie się te ryby pomieścić do jednej łodzi, tylko do druga musiała podpłynąć. Kochani, drugie powołanie Piotra, ale druga scena o miłości. Jaką miłość ma Jezus do Piotra. W tej scenie powołania Piotra po raz kolejny. Chrystus mówi Piotrowi, że jest niesamowicie cierpliwy w powołaniu. Kochani, może tych powołań Piotra było jeszcze kilka. Nie wiem. Ale na pewno wiem, że w moim i twoim życiu Pan Bóg przychodzi i chce powołać ciebie do miłości i mnie.
Nie zrobi tego jeden raz i sobie pójdzie, ale ciągle zaprasza do relacji, do miłości. I będzie do tej relacji i do miłości zapraszał nieskończenie wiele razy. Nieskończenie wiele razy będzie się stawał przed nami i mówił, że kocham Cię. Tak jak temu drugiemu synowi z dzisiejszej Ewangelii mówił, moje dziecko, nieskończenie wiele razy i niezależnie od tego, co my w życiu zrobimy, jak bardzo od tego Pana Boga odejdziemy, to zawsze ten Pan Bóg będzie wychodził i zapraszał nas jak w łodzi Piotra. Pójdź za mną, odtąd ludzi będziesz łowił. Zawsze. Pójdź za mną, bo Cię kocham. Bo Pan Bóg wie, że w tej miłości możemy osiągnąć szczęście. Bo w tej miłości przetrwamy te krzyże, te burze, które były już w naszym życiu, jeszcze niestety będą. Kolejna scena do miłości Jezusa do świętego Piotra, to jest scena bardzo trudna. Jezus uczy swoich uczniów i apostołów o tym, że będzie cierpiał, że trzeciego dnia, że będzie zabity, odrzucony, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I wtedy Piotr nie wytrzymuje i bierze Jezusa na bok i mu tłumaczy: Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. A Jezus wypowiada takie słowa trudne bardzo, bardzo trudne. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Kochani, gdy się zatrzymamy tylko na werbalnym brzmieniu tych słów, te słowa są bardzo trudne. Bo gdyby ktoś Tobie dzisiaj powiedział, szatanie, o, pewnie by był koniec naszej relacji z Kościołem. Gdyby Tobie ksiądz jakiś powiedział w konfesjonale coś trudnego, o, kochani, jedna rzecz. Z pracy z młodzieżą, kiedy przychodzili młodzi ludzie i tłumaczyli, proszę księdza, ja się nie będę już w życiu nigdy spowiadał, bo ksiądz mnie potraktował w konfesjonale tak albo inaczej. Ja nie chcę usprawiedliwiać nikogo, absolutnie konfesjonał to nie jest do tego, żeby się wyżywać czy i tak dalej. To jest absolutnie, dla mnie sakrament pojednania to jest doświadczenie miłosierdzia, ale chcę pokazać pewną logikę. Nie będę się spowiadał, bo ktoś mnie w konfesjonale potraktował, powiedzmy delikatnie mówiąc, grubiańsko, czy tam zdenerwował się, opowiem tak. Wyobraźcie sobie, macie samochód. Kto z nas dzisiaj nie ma w domu samochodu, czasem ze dwa, ze trzy się zdarzy. Daniesz do mechanika. Mechanik, który miał być fenomenalny, fantastyczny, cudowny i uzdrowiciel samochodów, zamiast ci naprawić ten samochód, to ci psuje tak, że jest jeszcze gorzej, jak było. I nie powiesz sobie przecież, że kurczę, skoro ten gość, ten mechanik zepsuł mi samochód, to ja już w życiu do żadnego mechanika samochodu nie oddam. Oczywiście nie jesteś mechanikiem samochodowym. Głupie to jest, przepraszam. To jest nielogiczne. A niektórzy powołują taki sposób rozumowania i logiki, wprowadzają, że no, ksiądz tam powiedział mi coś, no to ja już nie będę się spowiadał. Jezus do Piotra mówi, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko ludzkie. Kochani, tu jest, jeśli byśmy się zatrzymali tylko na werbalnym brzmieniu tych słów, to Piotr miałby taką niesamowitą wrażliwość, że on się nie obraża. No bo powiedzieć szatanie, z grubej rury przywalić. Ale Piotr się nie obraża. Więc kochani, nie obrażajmy się. Miejmy taki trochę dystansu do siebie. Demon chce nam trochę tak też zakręcić w głowie, że ja to jestem pępek świata. Że ja jestem najpiękniejszy, najwspanialszy, najcudowniejszy. Jesteśmy piękni w oczach Bożych. Jesteś cudowny w oczach Bożych. Ale uczmy się troszkę takiego dystansu też do siebie. Że ten mąż to jak wychodził do pracy, to nie chciał mi zrobić krzywdy i mnie obrazić, tylko tak mu się powiedziało może. Albo taką zrobił minę, bo nie wiem, osa gdzieś tam latała koło głowy na przykład.
Ale nie, no jak wychodził, no to potem to on coś powiedział, ja to może opatrznie zrozumiałam i to wpracuje 8 godzin we mnie. I jak wróci, to ja już jestem gotowa do walki. To jak w tym dowcipie, nie? Jak rano sytuacja przy śniadaniu, mąż rozsypał sól, żona mężu, będziemy się kłócić. Mąż próbuje załagodzić sytuację. Nie, kochanie, może nie. A żona, nie, ja już jestem nastawiona. Ale to w drugą stronę też działa, bo to nie chcę panią absolutnie, żeby nie było, że ja panią chcę coś. Bo to w drugą stronę też działa. Absolutnie. Kochanie, miejmy trochę dystansu do siebie. Takiego Bożego dystansu, naprawdę. Nie wszystko, co mi od razu ktoś mówi, to jest atak na mnie. Inni ludzie mają też prawo do kiepskiego dnia, tak samo jak ja. Tak samo jak ja. A my to bierzemy od razu na tapetę, emocje w nas pracują i potem od słowa do słowa. Natomiast w tym tekście tak naprawdę, ten tekst jest nie do końca dobrze przetłumaczony, bo to słowo szatan znaczy w języku polskim tyle, co przeciwnik. Zejdź mi z oczu przeciwniku. Dlaczego? Bo nie myślisz po Bożemu, nie myślisz tak, jak ja bym chciał, mówi Jezus, ale myślisz po swojemu. Słuchajcie, Jezus upomina Piotra, ale to upomnienie tak naprawdę nie jest upomnieniem odrzucającym. Jezus chce powiedzieć Piotrowi, zejdź z pierwszego miejsca, przeciwniku, stań za mną, ale idź ze mną. Po polsku to powiedziałem, nie? Zejdź z pierwszego miejsca, czyli nie myśl tak, jakbyś ty chciał myśleć, bo Mesjasz musi cierpieć. Zejdź z pierwszego miejsca, stań za mną, czyli zacznij myśleć tak, jak ja chcę, żebyś myślał, ale idź ze mną. Kochani, w naszym zwracaniu sobie uwag, znowu do tego wrócę, w małżeństwach, w relacjach, często, nie tylko w małżeństwach, ale wszędzie. Często, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której wchodzą już emocje, to my nie szukamy, albo nawet gdy mamy rację, to gdy emocje wejdą w górę, jest trudno to zahamować. Jeżeli się mamy o czymś rozmawiać i wychodzą emocje, to przestańmy rozmawiać. Bo emocje do niczego nas nie doprowadzą. Poranimy się jeszcze mocniej. Te słowa w emocjach niesamowicie bolą, bo my wiemy, gdzie trafić. My znamy tego męża, znamy, wiemy, gdzie mu przywalić. Tą żonę znamy, wiemy, gdzie przywalić. Dzieci znamy, rodziców znamy, wiemy, gdzie przywalić. Czasem nieświadomie. Absolutnie. I słowa ciach, ciach, ciach. Słowo jest jak miecz obosieczny. Potrafi poranić. Kochani, i dobra rada jeszcze, serdeczna rada. Nie używajmy tak zwanych wielkich kwantyfikatorów. Jak mówimy w relacji, a ty zawsze, a ty nigdy. Nie ma tak, że zawsze i nigdy. Często, czasami. Ale nie ma tak, że twoja matka to zawsze, a twój ojciec to nigdy. Jak jeszcze sobie pojedziemy do siódmego pokolenia w rodowodzie, to rzeczywiście. To z miłością to niewiele będzie miało wspólnego. Jeżeli chcemy okazywać sobie miłość, to zwracajmy uwagę. A to, co mówiłem wczoraj do rodzin. Jeżeli chcemy, to w cztery oczy. Nie przy dzieciach, nie przy rodzinie, a zwłaszcza, jeśli się zwraca facetowi uwagę, to nie przy drugim mężczyźnie. Bo to jest bardzo niebezpieczne, rozminowywujące męskość, rzekłbym. My mamy taką męską dumę gdzieś w sobie. I to jest... Panie, dbajcie o to, bo wy same zresztą nie chcecie, żeby się wam zwracało uwagi przy kimś. Kochani, pokazywanie... Jezus dba o Piotra. Kocha Piotra. Ostatnia już scena nad Cezareą Filipową, nad jeziorem. Jezus pyta Piotra trzy razy. Piotrze, czy miłujesz mnie? Tak, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Piotrze, czy miłujesz mnie? I trzeci raz. Piotrze, czy miłujesz mnie? Kochani, Jezus nie pozwolił nawet Piotrowi wyznać swojego grzechu. Zaparłem się.
W każdym grzechu, który my wyznajemy w sakramencie pojednania, tak naprawdę nie chodzi o sam grzech, że zrobiliśmy to czy tamto, ale chodzi o miłość do Boga, o miłość do drugiego człowieka. Przychodzi często młodzi ludzie w liceum, jak uczyłem, przysiędza, a to jest grzech, czy to nie jest grzech? A tu jeszcze tak, czy tu jeszcze, a to, czy ja mogę ją pocałować, czy nie mogę? Najlepiej to sobie narysuj tym flamastrem takim i do tego momentu możesz, a do tego już nie. No tak się nie da. Albo to jest miłość, albo to jest zaprzeczenie miłości. Kochani, szukajmy Boga, który jest miłością. Prośmy, żeby nas Bóg uczył prawdziwej, autentycznej miłości. Żebyśmy stawali w prawdzie przed Bogiem. Bo prawda wyzwana. Upominajmy się z miłością. Czasem nawet trudne słowa, ale potrafimy, uczmy się powiedzieć tak, żeby się to dało przyjąć. I zawsze pytajmy się, czy to, co mówię i to, co robię wobec drugiego człowieka, a zwłaszcza tego najbliżej mnie, w małżeństwie, w rodzinie, w miejscu pracy, czy to jest potwierdzenie miłości, czy jest niestety zaprzeczeniem miłości. A zaprzeczeniem miłości to jest zwykły egoizm, pycha. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy. Thank you.
daj nam to od dnia uwielbić ukrytego w Najświętszym Sakramencie Twojego Syna, który został za nas zabity jak baranek, abyśmy mogli oglądać Go wiecznej chwale, który żyje, króluje na wieki wieku. Amen. Bądźże pochwalony na wieczne czasy, bądźże pochwalony.